Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie i nie wiem, jak Wam się podoba moja dziwna fryzura. Coś mnie natchnęło, żeby, nie wiem, zrobić sobie mały koczek na czubku głowy, więc zrobiłam i mi się podoba, a to najważniejsze. I dzisiaj zrobimy sobie haul, bo mam sporo nowych ubrań w swojej szafie. Część z nich właśnie pochodzi z Polski, a część pochodzi z Romu i z Shein. Tak jak zwykle co jakiś czas sobie właśnie haulę z Romu i Shein, jak te ciuszki do mnie przyjdą i właśnie dzisiaj też tak będzie. Ale zacznijmy sobie może od tych rzeczy z Polski, których za dużo też nie jest, ale tak, jako pierwsza rzecz kupiłam sobie t-shirt w Mohito, taki zwykły, biały, luźny dosyć t-shirt z napisem Je t'aime, który nosiłam w filmie, ale nadal miałam metkę tajemnice filmowania, także bardzo fajne. Chciałam taki właśnie zwykły, zwykły top biały. Ostatnio lubię białe koszulki i po prostu nosić je najzwyczajniej w świecie z jeansami, na to na przykład kurteczka jeansowa albo czarne spodnie i kurteczka jeansowa i wygląda to prosto, ale zarazem bardzo ładnie, więc podobała mi się, zwłaszcza że te literki mają takie fajne tutaj, taką fajną teksturę, są takie jakby takie puchate i wystające. I ta koszulka kosztowała 39,99. I kolejna rzecz z Mohito również, to koszula, którą pokazałam Wam jeszcze jak byłam w sklepie w przymierzalni na Instastory i powiedział się, że mu kupiła, bo wygląda bardzo fajnie. Jest to taka prosta koszula biała, dosyć dopasowana, ale nie taka mega obcisła. Biała właśnie w takie drobne kropeczki. One chyba nie są raczej czarne, tylko takie granatowe. Próbowałam dojść do tego, czy to jest czarny, czy granat. To jest granat. Więc takie granatowe kropeczki, zwykła tutaj zapinana z kołnierzykiem. Przepraszam, że jest trochę pognieciona, ale wyszła z prania właśnie. Więc tak wygląda i ona już jest w rozmiarze 34. Serio? Okno jest otwarte, przepraszam Was za to. Nie pamiętam dokładnie ile kosztowała, wydaje mi się, że 80 zł, 79,99, coś takiego. Kolejno z Polski mam trzy rzeczy ze sklepu By Design. Jest to strona właśnie polskiego sklepu, który bardzo, bardzo lubię. I najchętniej po prostu chciałabym mieć wszystkie rzeczy, zresztą zaraz zobaczycie jakie cudne są. Już widziałeś je 100 razy na Instagramie, przynajmniej dwie z nich, bo jeszcze tej trzeciej nie nosiłam. I dzisiaj planuję ją założyć jak będziemy wychodzić z Tomkiem, bo jedziemy do Primarku na zakupy małe, więc planuję dzisiaj tą trzecią założyć, ale w każdym razie już Wam pokazuję. Tą na bank widziałyście milion razy, bo jest to moja ulubiona bluza w tej chwili. Jest to ta biała bluza z takimi wyszywanymi różami i tutaj z rękawkiem, z taką falbanką. I niestety pokażę ją tylko przez chwilę, bo wydaje mi się, że na tą chwilę jest niedostępna, jest chyba wykupiona, albo były ostatnie rozmiary, ostatnie jak patrzyłam, ostatnie sztuki. Więc jeśli Wam się uda ją dostać, to naprawdę bierzcie, bo jest wspaniała. Ja jestem zakochana w tej bluzie wręcz. Były jeszcze chyba pudrowa różowa również z różami. Nie wiem, czy jeszcze jakiś inny kolor. Jestem pewna, że były jeszcze pudrowa różowe. A nie jestem pewna, czy tamte są, czy też już są wyprzedane. W każdym razie jest to moja ukochana bluza, ja ją noszę bez przerwy. Jak nie wiem co założyć, to zakładam tą bluzę i jeansy. Odkąd byłam w Polsce, to praktycznie w Polsce byłam 2 tygodnie. Dostałam ją gdzieś tak w połowie pierwszego tygodnia i nosiłam ją co drugi dzień, przysięgam. Jak te dzieci nie przestaną krzyczeć, to się zdenerwuję. W każdym razie naprawdę pokochałam tą bluzę bardzo, ale to bardzo. Jest ona w rozmiarze S. I po prostu ten materiał jest taki mięciutki i ona wygląda też mega efektownie. Nawet właśnie zwyczajnie do jeansów nie musimy nic kombinować, bo ona sama tworzy nam outfit, także naprawdę ją uwielbiam. Druga bluza, którą również widziałyście na pewno już kilka razy. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie lub we vlogu, też pokazywałam Wam chyba te rzeczy. Teraz mi się przypomniało. Nie wiem, czy jest sens, że pokazuję Wam je znowu, no ale dobra, to tak szybko. Jest to taka bluza bomberka w rozmiarze S. W kolorze pudrowym z rękawami takimi rose gold. Jest to taka skórka lekko błyszcząca w odcieniu różowego złota. Według mnie po prostu genialny kolor. Te rękawy są przecudowne. Właśnie bardzo fajny akcent, że ona jest taka prosta, ale mimo to te rękawy dodają takiego interesującego właśnie akcentu tej bluzie, że nie jest ona taka zwyczajna, tylko ma takie piękne rękawy i ja też jestem jej wielką fanką, też już wiele razy ją nosiłam, także na wielki plus. I trzecia rzecz, którą tutaj mam, to będzie sukienka. Jest to biała sukienka z kapturkiem. Tak wygląda. Tutaj mamy właśnie kaptur na takie grube ramionczka i ona na dole ma taką
falbankę, pokażę Wam się w niej, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda na osobie, bo tak ciężko mi jest pokazać. W każdym razie bardzo mi się spodobała. Oni mają mnóstwo ślicznych sukienek, też takich bardziej eleganckich na jakąś okazję. Ta jest taka fajnie codzienna i planuję ją sobie założyć z czarnymi rajstopami, z bodkami i z czarną skórką, ale też genialnie wygląda z tą bomberką, którą Wam przed chwilą pokazałam, z jakimiś fajnymi trampkami na przykład na lato. Także bardzo fajna sukienka, którą możemy na wiele różnych okazji założyć i też w różnych stylizacjach ją połączyć. Strasznie mi się podoba, naprawdę jest prześliczna, również w rozmiarze S. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zdobycze z Polski i przechodzimy do Romy i Shein, na początek może Shein. Mam tutaj kilka naprawdę bardzo ładnych rzeczy, prawie ze wszystkiego w tym zamówieniu jestem zadowolona z obu sklepów. I tak, pierwsza rzecz, która jest naprawdę prześliczna, to taka bluzka właśnie z Shein. Zaczynamy od Shein. Taka elegancka bluzka, to jest taki materiał, jaki teraz jest modny bardzo. Zara to po prostu tonie w rzeczach, w te paseczki takie błękitno-białe. Ona wygląda z daleka, jakby była cała błękitna i na zdjęciu też tak wygląda. Ja byłam pewna, że ona przyjdzie cała błękitna, ale jest w biało-błękitne paseczki, co absolutnie mi nie przeszkadza, bo jest prześliczna. I co w niej jest interesującego, to zobaczcie, tutaj na rękawie ma taką dziurę wyciętą i w tej dziurze znajdują się dwie takie wielkie kokardy do zawiązania. Mega jest to urocze, naprawdę wygląda to świetnie i bardzo tak, no bardzo efektownie, powiem Wam, że nie jest to taka zwyczajna, prosta bluzka, tylko ma taki fajny tutaj akcent w postaci tych kokard, dzięki czemu naprawdę przyciąga wzrok i wygląda świetnie. Jedyne, z czego nie jestem zadowolona, to przy jednym rękawie, bo rękawy są zapinane na guziczki, nie miałam guzików, więc jak będę chciała założyć, to sobie zawinę te rękawy, albo tutaj przy drugim rękawie są dwa guziczki, to po prostu przeszyję sobie tu jeden, ale nie lubię, jak coś jest tak niewykończone i nie było nigdy tych guziczków, mówię, może gdzieś dołączyli, ale nie, więc z tego jedynie jestem niezadowolona, a tak to bardzo, bardzo mi się podoba ta bluzka. Ostatnio lubię takie eleganckie bluzki, koszule, naprawdę uwielbiam je i mogłabym je nosić cały, cały czas. Czego nie mówi mój dzisiejszy porwany strój i oversize'owy, bardzo absolutnie nieelegancki, no ale naprawdę lubię takie rzeczy, o czym też świadczy kolejna bluzka z Shein, którą jestem mega zachwycona i Wam też się podobała, mimo że widziałyście tylko kawałek gdzieś tak dotąd na Instagramie, kiedy wstawiałam zdjęcie makijażu i miałam ją na sobie. Wygląda ona w ten sposób, zobaczcie. No, przepiękna, czyż nie jest? Cudowna. To jest taka też z materiału koszulowego, cienkiego bluzka. W biało-różowe tym razem paseczki. Uwielbiam paseczki na nadchodzący sezon wiosenny i ona jest, zobaczcie, mega wyjątkowa, dlatego że jest tutaj taka spadająca z ramienia. Nie jest na jeden rękaw, bo ma normalnie rękaw, tylko że ona jest takiego kroju, o tutaj, z ramienia. Zresztą zobaczycie na przebitkach. I u góry przy dekolcie ma mnóstwo takich fajnych falban, bardzo efektownych. Naprawdę mega to wygląda i jest ona bardzo, bardzo kobieca. Jeszcze jak sobie ją na przykład dopasujemy do jakiejś obcisłej spódniczki, albo ja będę ją nosić normalnie do spodni z wysokim stanem, to wygląda to przecudownie, naprawdę bardzo, bardzo kobieco. Ja jestem zachwycona. Materiał jest całkiem przyjemny, taki cienki. Myślę, że na wiosnę jak znalazł. Kolejna rzecz, którą też już nosiłam i bardzo się wszystkim podobała, dostałam mnóstwo komplementów, kiedy ją założyłam do pracy i kilka osób się mnie pytało, skąd właśnie pochodzi, i jest to taka zwykła koszulka, również biała, ale zobaczcie, z jakim ciekawym tutaj nadrukiem. Strasznie mi się to spodobało. Tak jak mówię, właśnie lubię ostatnio białe t-shirty i mogłabym mieć ich dużo różnych rodzajów, tylko żeby były białe właśnie na krótki rękaw i pod skórkę czy pod bomberkę, jak znalazł. I właśnie tak ją ostatnio nosiłam i ten nadruk naprawdę daje coś takiego mega efektownego, ciekawego. Będzie fajnie wyglądała z czerwonymi ustami, bo tutaj ten dodatek czerwonych paznokci tak fajnie to podkreśli. Także naprawdę moim zdaniem świetna koszulka. Jest taka lekko luźnawa. Wzięłam sobie chyba S-kę albo był jeden rozmiar, nie pamiętam. W każdym razie jest taka luźnawa dosyć. Kolejna rzecz, którą tutaj mam z Shein, to będzie coś, z czego jestem średnio zadowolona, dlatego że jest to na mnie za dużo zwyczajnie, ale będę musiała sobie zmniejszyć, i jest to pas gorsetowy, taki jak teraz wszędzie po prostu te pasy się pojawiają w sieciówkach i innych sklepach. Zobaczcie, jest bardzo dużo niestety, więc na moją talię jest za dużo, nawet jak najciaśniej sobie go
tylko daje, jest po prostu za wielki, więc będę musiała go zmniejszyć. Jedyny jego minus to to, że nie ma zamka z tyłu. Ja mam drugi taki pas, tylko że jeansowy z beczki i tamten ma zamek z tyłu, więc nie muszę go za każdym razem sznurować. Ten niestety będę musiała sznurować. Nie jest to jakieś tam wielka przeszkoda, ale no jednak wiadomo, wygodniej byłoby, gdyby ten zamek był. Następnie mam ostatnią rzecz już z Shein i to jest kolejny biały t-shirt. Tak, naprawdę mam obsesję, po prostu uwielbiam białe t-shirty. Koszule i białe t-shirty to są właśnie rzeczy, w których ostatnio żyję. I ten t-shirt jest zwyczajnie biały, ale tu u dołu ma taki fajny akcent, coś innego. Takie ściągnięcie, ono jest częścią tej koszulki, to nie jest jakby dodatkowa część, ten pas, tylko ta koszulka jest jakby ściągnięta takim małym gorsetem tutaj. To był pociąg. I bardzo efektownie to wygląda. Widziałam identyczne koszulki w Pull & Bear, także naprawdę spodobało mi się, ale później zobaczyłam na stronie Shein, więc mówię, biorę, bo naprawdę bardzo fajnie to wygląda i fajny dodatek do zwykłego białego t-shirtu. Nie jest on nudny, tylko ma w sobie coś takiego ciekawego. No i przechodzimy do zamówienia z Romwe i pierwsze dwie rzeczy. Z jednej jestem niezadowolona, a z drugiej świetnie zadowolona. Już Wam pokazuję dlaczego. Pierwsza rzecz to taki top, który na modelce na zdjęciu wyglądał cudownie. Wyglądał, jakby był z takiego delikatnego, cienkiego, zwiewnego materiału. Piękny, idealny na wiosnę. Niestety to, co przyszło, wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Niby wygląda to z daleka ładnie, ale to po prostu, jak się założy, to wygląda się w tym jak jedna wielka beza, dlatego że ten materiał jest bardzo, bardzo sztywny. Nie wiem nawet, jak mam określić ten materiał. Jest nie dosyć, że taki prześwitujący, to jest mega sztywne i te takie jakieś kulki, narośle na tym topie, to wyglądało na zdjęciach takie jakby kwiatki delikatne, bardzo takie nieułożone, niesprecyzowane, ale trochę bardziej jak kwiatki, to są takie jakieś, nie wiem nawet, jak mam to określić. No i najgorsze jest to, że ten top strasznie jest taki podwiewający, bo jest uszyty z takiego jakby półkola, jak możecie zobaczyć, więc nie ma opcji, żeby go założyć i żeby ktoś waszego biustu nie zobaczył, bo to po prostu mega się podnosi, więc no niestety wielki tutaj minus za ten top. Naprawdę nie mam pojęcia, jak mogłabym go nosić, żeby wyglądało to fajnie. Powiększę was tutaj za bardzo. Na zdjęciu wyglądało to ślicznie, jak to taki, miałam nawet kiedyś podobny top i też z takimi naszyciami kwiatkami, chyba z beczki on był, i wyglądało to prześlicznie, ale niestety ten top na nie. I druga rzecz, którą tutaj mam, z której też jestem średnio zadowolona, generalnie podoba mi się, ale kolor jest niefajny. Jest to zwykły biały, taki obcisły top z takiego materiału jakby sweterkowego, plecionego, ale jak widzicie, ten kolor jest taki nie do końca też sprecyzowany. Nie wiem, czy to dobrze aparat odda, ale to nie jest biel. Wyglądał ten top na zdjęciu, jakby był biały. On jest po prostu taki ekri, a mam wrażenie, że rzeczy, które są z takiego właśnie sweterkowego ala materiału w tym odcieniu ekri, wyglądają, jakby były zżółknięte i po prostu stare. No nie wiem, czy to jest moje jakieś skrzywienie, ale mi się to kompletnie nie podoba właśnie, że to jest w takim kolorze. Zobaczcie, tył ma bardzo ciekawe. Możemy to nosić z przodu, z tyłu, jeśli macie ochotę pokazać co nieco, ale właśnie to jest generalnie tył. Wygląda bardzo fajnie i ogólnie byłby ciekawym t-shirtem, takim prostym, ale no niestety raczej nie będę go nosić, bo ten kolor mnie trochę, no nie wiem, odpycha, no nie podoba mi się. Ale kolejne trzy rzeczy z Romwe bardzo mi się podobają, więc przechodzimy do tych takich bardziej pozytywnych aspektów tego zamówienia. I tu pierwsza z tych ładnych rzeczy to koszula. Tak, uwielbiam koszulę, tak jak mówię. I jest to taka cieniutka, fajna, delikatna koszula, właśnie taki delikatny, fajny materiał w paseczki. Jest ona biała, jest to taki ładny odcień bieli tym razem, w paski czarno-błękitne. One wyglądały trochę jaśniej, jak mam być szczera, na zdjęciu. Myślałam, że to będą takie pastelowe odcienie, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba. Jest oversize'owa, z kołnierzykiem, ładnie wygląda włożona w spodnie, także naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejną rzecz będzie mi mega ciężko pokazać, więc lepiej ją zobaczycie na przebitkach, ale to jest taki płaszcz, bym powiedziała cienki. Właśnie idealny na wiosnę, zobaczcie, tak wygląda. Wyglądało to bardziej na zdjęciu też jak marynarka. Ewidentnie wyglądało to jak taka marynarka z innego materiału. No zresztą możecie wejść sobie w link na dole i zobaczyć, że to wygląda kompletnie inaczej. Jak taka klasyczna marynarka, tylko że długa. A
jak to przyszło, to jest to taki trochę płaszczyk na wiosnę cienki. Nie mówię, bo bardzo mi się podoba, ale spodziewałam się czego innego i też kolor jest kompletnie inny niż na zdjęciu. Na zdjęciu to wyglądało jak taki brudny róż, a w rzeczywistości nawet szczerze mówiąc nie wiem, jak mam określić ten kolor, same widzicie. Dajcie znać, jakbyście nazwały ten kolor, bo nie mam pojęcia, jak go określić. W każdym razie sam płaszcz w sobie bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jest taki dosyć długi. Tutaj na boku rękawów ma wstawki z satyny i na boku samego płaszczyka też są takie wstawki. Jest tak gdzieś, myślę, że do kolana, czy kawałek za kolana, już nie pamiętam. Ale naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. I dalej mamy kurteczkę jeansową. Już kiedyś zamawiałam kurtkę jeansową z Zomi, którą zresztą uwielbiam. I wtedy już się przekonałam, że ona jak przyszła, to strasznie śmierdziała bleachem, takim wybielaczem. I ta też niestety tak śmierdzi, więc szybko wam ją pokażę. Jeszcze jej nie nosiłam, leżała w koszu na pranie, ale wyciągnęłam ją, żeby wam tylko pokazać. I czaiłam się na trochę jaśniejszą jeansówkę, właśnie coś jak ta. Nawet trochę by mogła być jaśniejsza, myślałam, że troszeczkę jeszcze będzie jaśniejsza, bo tamtą mam dosyć ciemną. Ale ta też mi się bardzo podoba. Po prostu taka trochę oldschoolowa jeansówka i jest trochę mniejsza od tamtej, bo tamtą mam dosyć mocno oversize'owo. Ta jest odrobinkę większa niż normalnie bym założyła kurtkę, ale właśnie tak nie jest taka bardzo luźna. I przede wszystkim tamtą mam całą taką podziurawioną, bardzo taką zniszczoną, znoszoną ala w takim stylu, a ta jest normalna, bez żadnych tam dziur, przetarć. Taka klasyczna właśnie jeansówka, której brakowało w mojej szafie. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten haul. Dajcie znać, która z rzeczy najbardziej wam się spodobała i jakie wy ubranie, jakie rodzaje ubrań, czy koszule, czy koszulki, jakie outfity najchętniej będziecie nosić na wiosnę, co sobie już planujecie, do czego nie możecie się doczekać, związanego z modą wiosenną. Ja właśnie nie mogę się doczekać, że będę mogła założyć tylko koszulę na przykład i wyjść bez żadnej kurtki, bez niczego. Były już takie ciepłe dni, ale jak na razie nie zapowiada się, bo znowu jest dosyć chłodno. Jest cieplej niż w Polsce, co prawda jak teraz byliśmy, to w Polsce było naprawdę zimno, jest tutaj cieplej, ale mimo wszystko trzeba tą kurtkę nosić, więc ja nie mogę się tego doczekać. Także wy powiedzcie się w komentarzach koniecznie, będziemy mogły podyskutować. Staram się naprawdę na bieżąco odpowiadać na tyle komentarzy, na ile jestem w stanie pomiędzy tam pracą, a YouTube'em i robieniem innych rzeczy życia codziennego, które mam do zrobienia, także naprawdę bardzo się staram i jestem też wam wdzięczna, że rozumiecie to, że pracuję, ale doceniacie też, kiedy bardzo się staram być z wami w kontakcie, także tutaj też postaram się, żeby wszystko było tak, jak się spodziewacie, żebym odpowiadała na wasze wiadomości. Naprawdę bardzo chcę to udoskonalić, bo wiem, że to doceniacie, także koniec gadania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie kciuk do góry, jeśli film wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Buziaki, do zobaczenia, pa! You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret.